Witam serdecznie. Dzisiaj podsumujemy występy polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów i zaczniemy oczywiście od pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań, jak wiadomo, pierwsze spotkanie z Karabachem Agdam wygrał u siebie 1-0. I w optymistycznych humorach udał się na rewanż do Agdamu. Tak, ten rewanż miał miejsce we wtorek, tak. No więc zacznijmy. Lech Poznań przegrał na wyjeździe z Karabachem Agdam aż 5-1. No i niestety odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów i tym samym też od razu odpadł też, oczywiście nie awansował do Ligi Europejskiej, do eliminacji, tylko od razu spadł na ostatni szczebel rozgrywek, tak zwany Ligę Konferencji, tak, Europy. No, co tu dużo mówić, mistrz Polski zagrał fatalnie. Zwłaszcza w defensywie. Dwa gole zawalił i winny był temu bramkarz Artur Rutko. Tak, można powiedzieć, znowu się nie udało, ponieważ polski zespół w ostatnich 25 latach tylko raz awansował do Ligi Mistrzów, a dokonała to Legia Warszawa w 2016 roku. Ale trzeba przyznać, że miała szczęście w losowaniu. A drużyna Karabachu jest przekleństwem polskich drużyn, ponieważ Karabach w 2010 roku wyeliminował Wisłę Kraków. W 2013 wyeliminował Piasta Gliwice. W 2020 wyeliminował Legię Warszawa. No przejdźmy do spotkania tak trochę głębiej, bo co tu opisywać, to jest sroga porażka i można powiedzieć lekcja dla Lecha Poznań. Początek spotkania nie zapowiadał klęski Lecha, ponieważ Lechici objęli prowadzenie już w 20 sekundzie spotkania za sprawą bramki, tutaj szybko zdobytej właśnie. No to dało chóra optymizm, nawet kibicom można powiedzieć. No 2-0 już taka zaliczka. Warwendle, szefem tej bramki. Tak. No niestety, gospodarze jednak szybko się otrząsnęli i na przerwę schodzili z prowadzeniem 2-1, no tu już popełnił Rutko jeden właśnie z tych błędów. Zresztą wiele błędów popełnił, ale no tutaj się przyczynił, bo tam gestykulował, że faul był i no niestety bramka potem padła. No druga połowa to, co tu dużo mówić, dominacja Karabachu. Absolutna dominacja. Po prostu czasami zawodnicy Karabachu bawili się z zawodnikami Lecha jak z trampkarzami. Mecz zakończył się wynikiem 5-1 i Lech odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów. Lech wystąpi teraz w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Co tu dużo mówić, polska piłka dostała nauczkę. Przegrywać z drużyną z Azerbejdżanu 5-1. No niestety. Niestety jest wiele do poprawy w polskiej piłce moim zdaniem, ale to już tutaj dłuższa dyskusja na ten temat nastąpi. Teraz chcę przejść do ocen. Ja tutaj mam oceny piłkarzy. Tutaj sobie tak oceniłem. Powiem, że dość surowo jest. No bo co tu powiedzieć o takim meczu? No, mecz totalna katastrofa. No, są też dobre oceny.
oceny od 1 do 10. Więc tak, zacznę od bramkarza Artura Rutko. No co tu dużo mówić, katastrofalny występ nowego bramkarza Lecha Poznań. Tak, praktycznie przy każdym trafieniu mógł zachować się inaczej. Tak, no przy tym rzucie wolnym też wybił piłkę przed siebie, chociaż go to nie usprawiedliwa, że tam była pozycja spalona, tak, przy tej trzeciej bramce. Mógł zachować się inaczej zdecydowanie. Był niepewny, miał problem z wyprowadzaniem piłki. Tak, głowił się często właśnie przy tym wyprowadzaniu tejże piłki. Tak, no co tu powiedzieć, katastrofa w jego wykonaniu. No ja nie wiem, czy tu nie powinien w bramce stanąć Jan Bednarek i tu na przykład stanąć już na inaugurację ekstraklasy ze Stalą Mielec. Tak, to spotkanie w sobotę w godzinie 14:30. Czyli tak. Przejdę dalej. João Pereira również otrzymał ode mnie ocenę 1. Portugalczyk był nieaktywny, powiedzieć, niewidoczny prawie na tym boisku. Ani z przodu, ani z tyłu nie miał większego wpływu na grę. Tutaj tak właśnie, tak go oceniam. Dalej, Lubomir Sadka. Też u mnie ocena 1. Nie pokazał się po prostu zbyt dobrej strony. Mógł się bardziej zachować, mógł się bardziej lepiej wykazać i zachować przy drugiej straconej bramce i przy piątej straconej bramce. On tak jakby sobie stanął obok tej akcji, można powiedzieć. Tutaj Antonio Milicz. Oczywiście ocena też 1. No na początku spotkania zapowiadało się, że to Chorwat będzie kluczową postacią w defensywie Lecha Poznań, lecz nie było to jego najlepsze spotkanie, a wręcz przeciwnie, zagrał tutaj, mogę powiedzieć, że koszmarnie. Następny zespół to Pedro Rebocza, następny zawodnik. No nie zachwycił, o ile w pierwszym meczu, muszę przyznać, był jednym z lepszych wyróżniających się zawodników. Tak, w pierwszym meczu to w rewanżu, jak dla mnie, okazał się jednym z najsłabszych ogniw Lecha Poznań. Tak. No zresztą, co tu dużo mówić, bo można po takim wyniku powiedzieć o całym zespole, że nie było najlepszego ogniwa, jak to się mówi. No, przejdę dalej. No tutaj już pocieszająca ocena według mnie, tu już taka ocena wyższa jest. Nie chciałem tak, no nie karciłem tak Michała Skurasia za swój występ. Grał chimerycznie, ale na plus. Potrafił tam się urwać. Miał tam parę akcji. Dlatego go oceniam tak na 3, na tle innych zawodników. To, tak, taka ocena jest moim zdaniem dostateczna. Odpowiednia taka. Dalej. Josper Karsztlen. Dwójeczkę tutaj mu wystawiam. Szwed, muszę powiedzieć, tutaj przyznać szczerze, że Szwed nie popełniał dużo błędów i przede wszystkim wyglądała dobrze jego współpraca z Radosławem Murawskim. To mi się bardzo podobało. Karsztrom, pomimo że nie wyglądał dobrze w meczu Super Pucharu tutaj, nie, chociaż też dobrze wyglądał, ale tak no średnio tak można powiedzieć, wyglądał w Super Pucharze. Przyzwoity poziom prezentował, ale tak średniawo. No. To tutaj no, powiem, że nie popełniał takich dużych błędów. No i dobra współpraca z Radosławem Murawskim. No lepiej go ocena. No 2. Teraz przejdę do następnych zawodników. To będzie właśnie Radosław Murawski, który tak współpracował z Karstremem. To muszę przyznać, że tu jest jeden z nielicznych, dużych plusów Lecha. Zauważyłem, że w tym spotkaniu dobrze wyprowadzał akcję i odbierał dobrze rywalom piłkę. Oczywiście przeszkadzał rywalom i odbierał te piłki.
No i dlatego ja tutaj daję mu ocenę 4. No, taka czwóreczka, tak. Pewna czwóreczka. Teraz Christopher Walde. No, to jest jedyny strzelec, który uratował honor Lecha Poznań w tym spotkaniu, ponieważ strzelił już bramkę w 20 sekundzie. Po podaniu Amarala, tak. Zimnokrwio to wykorzystał, gdy dostał to piłkę i wychodził sam na sam. Bałem się, że tu może nie być bramki, że może się podpalić, a on to ładnie wykończył strzałem pod poprzeczkę, więc trzeba przyznać wielki ukłon dla Walde. Walde, tak, Walde. Strzelił gola, szukał miejsca do akcji przede wszystkim, tak. Było go pełno. Było go pełno, trzeba przyznać tam. I tutaj trzeba też powiedzieć, że często przesuwał grę do środka, tak. Do środka podawał tą piłeczkę. A gdy trzeba też było, to i wracał się na własną połowę do obrony. To też jest na plus, bo nie każdemu napastnikowi się chce wracać do własnej, we własny obręb pola karnego i tam działać też w obronie. Teraz João Amaral. No, poza asystą trzeba przyznać, był niewidoczny taki. No, tak się czasami to wydawało mi się, że szwendał się po tym boisku. No, takie moje odczucia. No i na końcu Michał Isak, napastnik Lecha Poznań. Myślałem, że Isak da z siebie więcej w tym spotkaniu. Dla mnie to poza jednym, dwoma wypadami, tak można powiedzieć, bezbarwny. W moim odczuciu tak nie miał szczęścia ani wyczucia. No tu mu tam zabrakło, tutaj tam po podaniu jednym, tak w drugiej połowie z lewej strony bodajże. Było tam podanie, no i nie zdążył tam. No, no i przede wszystkim też nie wykazywał inicjatywy na boisku. Takie, no mówiłem, tak jak bezbarwny był. Tak. Tak, to są właśnie moje oceny tych piłkarzy. No, pozostałych nie będę oceniał, bo za krótko idziemy, ale no co tu na takim tle można powiedzieć. No Lech nie popisał się. Myślałem, że zawalczy. No to już moim zdaniem tutaj tu 1-0 liczyłem, że ta druga bramka wpadnie i Lech będzie się bronił, a tu się okazuje, że Lech powinien się od razu po tej pierwszej szczelonej bramce cofnąć i nie wychodzić z tego pola karnego i nie wiem, jakimś cudem dowieść ten wynik. W głębi duszy liczyłem mocno na kolejorza. Tak bardzo liczyłem, a co innego myślałem. No, myślałem, albo przegrają w ładnym stylu, albo będzie porażka i to deklasacja będzie. No i jednak moje przeczucia się co do tego nie myliły i była niestety na nieszczęście ta deklasacja. No, ale cóż, no ja też nie wiem, dlaczego Lech wyszedł na ten super puchar też rezerwowym składem. Jak widać, to nic nie dało. No może Lech ma teraz nauczkę. Nie wiem, jak to interpretować. Moim zdaniem teraz Lech powinien się skupić na drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. No to im pozostaje od razu spadli na ten najniższy szczebel rozgrywek. No, bądź co bądź, można się cieszyć, bo mamy 4 drużyny w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. To zaraz będzie o tym, tu zaraz o tym powiem dalej, bo no, kolejne dwie drużyny nasze grały rundy rewanżowe w Ligi Konferencji Europy. Więc tak, Lechia Gdańsk udała się na mecz rewanżowy z zaliczką 4-1 u siebie. Na mecz, tak, z Akademią Pandew. I to nie był najlepszy mecz, trzeba przyznać, w wykonaniu Gdańszczan.
Lechia Gdańsk, ale i tak wygrała w rewanżowym spotkaniu eliminacji właśnie Ligi Konferencji z Akademią Pandew. Mimo faktu, że Lechia była tutaj uznawana za faworyta tego meczu, murowanego, wiadomo, zaliczka 4-1. No niełatwo taką zaliczkę roztrwonić, chyba żeby się przegrało tak jak Lech 5-1, no różnie bywa. No właśnie, w roli tego meczu była uznawana Lechia. To i tak Tomasz Kaczmarek decydował się na kilka drobnych zmian, na kilka drobnych roszad. Mianowicie nie wystąpił Michał Narepa, ale tutaj to wiadomo, nie wystąpił z powodu drobnego urazu. No i też nie zagrał Flavio Pajkszału. Tak, nie zagrał. W ogóle nie powinien, tak. I trzeba powiedzieć, że Lechia wygrała to spotkanie 2-1. Bramki strzelił Maciej Gajos i Rafał Pietrzak. Co tu powiedzieć? No na pewno zespół wie, że będzie inaugurował sezon ekstraklasy. No, wyjazdowy mecz do Wisły Płock w niedzielę, tak. No, Lechia przeszła do następnej rundy. Teraz przejdziemy do zespołu, do Portowców, czyli do zespołu Pogoni Szczecin. Powiem tak, pewne zwycięstwo Pogoni u siebie i najwyraźniej rozleniwiło polski zespół. Można powiedzieć, że Pogoń Szczecin przyleciała do Islandii, aby odbębnić rewanż i mieć spokój, a następnie skupić się na inaugurację ekstraklasy. Dla mnie to tak wyglądało, bo Portowcy grali ten mecz tak, jakby chcieli go za wszelką cenę zremisować 0-0, bez bramek. No i doczekali się, że bramka wpadła w 44 minucie, ale niestety to dla Reykjaviku padła bramka, gola strzelił Sigurd Karlsson, to była 44 minuta. Powiem tak, ten mecz pozostawił ogromny niesmak, tak to określę. No, Pogoń, wiadomo, przyjechała z taką samą zaliczką jak Lechia pojechała do Macedonii na mecz z Akademią Pandew. To tutaj Pogoń Szczecin przyjechała również z taką samą zaliczką 4-1 na Islandię do Reykjaviku. No więc tak, Lech Poznań zakończył swój udział w eliminacjach Ligi Mistrzów na pierwszej rundzie. Do drugiej rundy awansowała. W eliminacji Ligi Konferencji awansowała Lechia Gdańsk oraz Pogoń Szczecin, więc teraz Lech do nich dołączy do drugiej rundy eliminacji. No i został Raków Częstochowa, więc w czwartek, można powiedzieć, polski puchar, jak to się mówi, bo cztery drużyny zagrają w Lidze Konferencji w drugiej rundzie eliminacji. Lech podejmie u siebie Dynamo Batumi, gruziński zespół. Co tu można powiedzieć? Niby gruziński, ale dla mnie to będzie niebezpieczny rywal. Nie będzie taki wcale łatwy, ponieważ Slavia prawie wyeliminował. Tak. No i tutaj Lech, ja myślę, że może się obawiać. Nie będzie to taki łatwy spacerek. Zobaczymy. No Lech na szczęście pierwszy mecz u siebie. No ale też z Karabachem grał u siebie pierwszy mecz. Wygrał, a co było w Karabachu, nie chcę mówić. I tu się boję takiego samego scenariusza. Jeżeli Lech tu wygra 1-0, to Batumi będzie miał wielki problem. Tak to określę. Teraz przejdę, bo Lechia uda się na wyjazd do Austrii, mianowicie do Wiednia. Tam Rapid Wiedeń podejmie naszą Lechię. To
Wielka poprzeczka, bardzo wysoko zawieszona nad Lechią, żeby najbardziej satysfakcjonująco to wywieźć tutaj korzystny wynik remisowy, albo przegrana tylko małą różnicą bramek, bo wtedy Lechia remarz będzie miała u siebie i wiadomo, ściany sprzyjają gospodarzom, jak według tego powiedzenia. Tak. Następne spotkanie to Pogoń Brondil. Pogoń na szczęście gra u siebie, ale też ma bardzo wymagającego rywala. Duńskie Brondil. Myślę, że też będzie miała Pogoń ciężko i najlepiej, żeby u siebie wygrała. I to przynajmniej różnicą co najmniej 2 goli, bo ten jeden gol to nic może nie dać. Brondil u siebie będzie na pewno mocny. No i nasza czwarta drużyna, czyli Raków Częstochowa, podejmie u siebie Astana kazachstański zespół. I też myślę, że Raków nie będzie miał łatwo. Wiadomo, jak to naszym drużynom wiedzie się z Kazachstanem, czy to z drużynami z Gruzji, czy tak jak teraz z Azerbejdżanu. Nawet reprezentacja nasza Polski miała trudności z pokonaniem Kazachstanu na wyjazdowym meczu w któryś to eliminacjach. Tak, do Mistrzostw Europy mi się wydaje, tak, za Jerzego Brzęczka. Jeżeli dobrze kojarzę, tak, wtedy chyba było 2-2. Tak, uratowaliśmy jakoś w końcówce ten wynik. No trzeba przyznać, że wtedy tam rozgrywaliśmy mecz na sztucznej murawie i wiadomo, trochę inaczej się gra, ale wiadomo. Złej baletnicy, czy nawet przeszkadza rąbek od spódnicy, jak to się mówi. Więc podsumowując, w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy Lech podejmie Dynamo Batumi z Gruzji u siebie. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 18. Następnie Rapid Wiedeń podejmie Lechię Gdańsk. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 19. Pogoń u siebie podejmie Blendy. Ten mecz się rozpocznie o godzinie 19. I Raków Częstochowa u siebie podejmie Astanę. Ten mecz rozpocznie się o 21. Tak, to by było na tyle, a ja Was serdecznie zapraszam 18 lipca na nowy magazyn, oczywiście magazyn będzie nosił nazwę Nasza Liga, tak, wszystko będzie o Ekstraklasie, o tym sezonie, zawsze każdą rundę tutaj będę omawiam, jeszcze tutaj planuję, jak to będzie wyglądało, mam nadzieję, że właśnie ruszę, już Was zapraszam, bo tak myślę, że ruszę właśnie z tym programem. Więc do zobaczenia, do usłyszenia. Życzę miłego weekendu.